Witam serdecznie. Dzisiaj będzie vlog specjalny o niesamowitej hipokryzji świata zachodu, który szkaluje Polskę. Że u nas rzekomo jest tak źle, u nas rzekomo jest łamana demokracja, u nas rzekomo jest antysemityzm, u nas rzekomo są jakieś burdy na ulicach. Tymczasem rzeczywiście jest źle, tylko że na zachodzie Europy, w Polsce jest bardzo dobrze, natomiast medialnie wygląda to zupełnie odwrotnie, a pretekstem do tych rozważań będzie fakt, że już powoli w zagranicznych mediach zaczyna się przypinanie Polsce łatki kraju prawie że pogrążonego w anarchii, ponieważ w Polsce doszło do takiego oto incydentu, że szli sobie ONR-owcy w Warszawie, czy tam narodowcy szerzej, ale chyba ONR-owcy i zablokowała ich Antifa. Oczywiście Antifa zablokowała ich nielegalnie, ponieważ ONR-owcy, czy tam ogólnie mówiąc narodowcy, sorry, jeżeli któraś z tych organizacji czuje się urażona w tym momencie, że nie do końca nie jestem pewny, czy szli sami ONR-owcy, czy jakoś tak w otoczce ruchu narodowego, to sobie zgłosili, w związku z tym szli legalnie, mieli do tego prawo, natomiast Antifa blokowała w sposób nielegalny. Jest na to cała masa streamów na internecie, między innymi na portalach facebookowych. Słuchajcie, nawet Pikio jest tam z nadawaniem na żywo i pokazuje, jak się dzieje. No, nadawania na żywo ciężko jest jakoś zmanipulować, przekręcić, czy cokolwiek zrobić. W związku z tym można założyć, że to, co widzimy na nadawaniach na żywo różnych redakcji, jest 100% legit. Czyli, że w Polsce tam się tak fakto nic nie dzieje. Antifowcy sobie siedzą, sobie blokują, sobie krzyczą, sobie wygrażają. Z drugiej strony są, ogólnie mówiąc, narodowcy, którzy też krzyczą, wygrażają i w zasadzie nic więcej się nie dzieje. Trochę policja podejmuje działań, ale też działań takich, bym powiedział, dość umiarkowanych w stosunku do tego, co zaraz przejdziemy, co się dzieje w Paryżu, czyli co najwyżej oddzielają jednych od drugich i wynoszą jednych, żeby ci drudzy, którzy legalnie mają prawo przejść, żeby sobie mogli przejść. Tyle w Polsce. Natomiast w zachodnich mediach jest to przedstawiane jako coś strasznego, że w Polsce idą naziści, a biedni antifowcy, którzy próbują temu przeciwdziałać, no to są gnojeni przez polską policję. Nic takiego nie ma miejsca, nie ma też miejsca jakichś większych rozruchów, zadym. W zasadzie, poza tym, że obie strony sobie krzyczą, to jest spokojnie. Zupełnie nie miałbym problemu, żeby pójść tam na spacer z małym dzieckiem, gdybym je posiadał, oczywiście, hipotetycznie. Natomiast w Paryżu jest masakra, moi kochani. W Paryżu, i to źródłem jest TVN. Nie znalazłem jeszcze tego na ich portalu internetowym, może nie zdążyli wrzucić, ale na TVN24 widziałem materiał. No i pamiętam, co widziałem. W związku z tym, ponieważ to było źródło TVN24, to chyba nikt mi nie zarzuci, że to jest jakaś antyzachodnia stacja, nie? Tą drugą TVN24 ostatnio zrobił wiele kroków w stronę bycia legit. Jeszcze wiele kroków przed nimi, ale widzę poprawę, że się tak wyrażę. Coraz więcej ich materiałów jest spoko. I teraz tak, co pokazuje TVN? No w TVN pokazuje, że Paryż płonie. Tak jak prawdopodobnie wrzucę do tytułu tego vloga, rzeczywiście dosłownie Paryż płonie. To nie jest żaden clickbait, bowiem anarchiści protestują przeciwko. I w zasadzie nie do końca wiadomo, przeciwko komu oni protestują, bo nie tylko się media domyślają, media podają, że oni protestują przeciwko polityce Macron oraz protestują przeciwko korporacjom i protestują przeciwko wyzyskowi klasy pracującej, wszak są 1 maja, ale to są głównie domysły mediów. Dlaczego? Ponieważ anarchiści jako formę protestu wybrali nie wykrzykiwanie haseł, jak polscy antifowcy, nie wykrzykiwanie haseł jak polscy narodowcy, tylko palenie Paryża. Dosłownie. Oni idą i tak jak mniej więcej od tej porze roku, rok temu, robiłem materiał pod tytułem Hamburg płonie, i rzeczywiście ten Hamburg płonął. Tak teraz jest pełno filmików na internecie o tym, że Paryż płonie, bo ci ludzie idą, podpalają sobie samochody,
podpalają sobie witryny sklepów. Czy tak ładnie mówi witryny sklepów. Tylko słuchajcie, podpalenie witryny sklepu to jest podłożenie ognia pod budynek. Bo to nie są jakieś takie sklepy pod tytułem, jak to kiedyś w latach 90. były w Polsce takie, nie wiem, budy nie wiadomo z czym na rogu i te budy były takie plastikowo-metalowe. Jak to się, i to było pewnie tak z 1,5 metra na 1,5 metra, jak to się zjarało, no to się zjarało, nie? Nic się od tego większego nie zajęło. To było niewiele większe od sławetnego wozu transmisyjnego telewizji TVN, nie? Niewiele większe. A może nawet trochę mniejsze. Tam są normalne budynki, bo Paryż jest dość miastem o dość niskiej zabudowie na większej części terytorium, ponieważ nie był poważnie zniszczony od wielu, wielu lat. No i jest tak, że na parterze są sklepy, później jest pierwsze piętro, drugie, trzecie, czwarte. Czwarte to już najrzadziej, nie? W związku z tym takie podpalenie witryny to jest nic innego jak podłożenie ognia na parterze budynku. I teraz jeżeli ten ogień nie zostanie w porę ugaszony, to może się zająć cały budynek. A ponieważ na zdjęciach widzimy, że to jest w miejscach, o, to się ładnie nazywa zwarta zabudowa, chyba ekstremalnie zwarta, ponieważ ściany jednego budynku przylegają do ściany drugiego budynku i to się nazywa tak zwany mur wspólny. Czy mówiąc krótko, no one przylegają do siebie, czyli od strony, nazwijmy to, od strony prawnej to są oddzielne budynki, stojące na oddzielnych działkach, ale od strony faktycznej, a ogień mam wrażenie ma serdecznie gdzieś stan prawny, jego jedyne prawa, jakie interesują, to prawa fizyki, no to jest jeden wielki budynek, taki długi, nie? No i ten ogień się fantastycznie przenosi po takim budynku. W związku z tym No jest bardzo duże zagrożenie pożarowe. Zagrożenie tym większe, moi kochani, że jednostki straży pożarnej mają utrudnioną akcję gaśniczą. Dlaczego? No bo pod tymi płonącymi budynkami dochodzi do regularnej bitwy z policją. I na to też są filmiki w internecie, nawet nadawania na żywo, moi kochani. Można to sobie wszystko posprawdzać. O tym, jak te bitwy wyglądają, to będzie w dalszej części tego vloga, ale wyobraźcie sobie tak. No, nie jesteście jesteście strażakami pożarnymi. Nie jesteście wojskowymi, nie jesteście gliniarzami. Wy jesteście, po angielsku się nazywa fajnie, firefighters. Wojownikami do walki z ogniem, a nie z podpalaczami. W związku z tym, wy, żeby przeprowadzić skutecznie akcję gaśniczą, to potrzebujecie trzech rzeczy. Po pierwsze, środków gaśniczych, a w momencie, w którym na przykład protestujący rozwalili hydranty, to te środki gaśnicze, powiedzmy, dostęp do nich jest dość utrudniony, ponieważ macie tylko to, co ze sobą przywieziecie, a tej wody, nawet jeżeli gdzieś tam w agregacie ją rozrabiacie z czymś innym, to tą wodę potrzebujecie, no. I te zbiorniki tych wozów strażackich są ograniczone, te hydranty są potrzebne. Rozwalony hydrant, słaba sprawa. Druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym policja się napierdziela z tymi demonstrującymi, to macie w ogóle problem tam dojechać, prawda? A trzecia kwestia jest taka, że dopóki policja nie wyprze, bo to chyba już trzeba nazywać, używać tutaj terminologii quasi-wojskowej, dopóki policja nie wyprze agresorów z terenu działań, dopóty podejmując takie działania musicie liczyć się z tym, że ten środek zapalający zwykle klasy koktajl Mołotowa, który posłużył do podpalenia budynku, za chwilkę poleci w waszą stronę, a żaden strażak chyba nie chce dostać w twarz butelką z benzyną, nie? Która w dodatku ma płonącą szmatę i mówiąc krótko, może zginąć, tak? To nie są strażacy wojskowi, którzy pisali się na gaszanie pod ogniem. I nawet gdyby niektórzy z nich byli na tyle, ja wierzę, że większość, byli na tyle odważni, żeby chcieli, to i tak dowódca nie pozwoli im pójść, no bo jest zagrożenie życia. W związku z tym, jak któremuś coś się stanie, to ten dowódca będzie odpowiadał, bo strażacy są, i bo przecież ich samochody się nazywają nawet wozy bojowe. Tam jest dowódca akcji pożarniczej, czy akcji gaśniczej, już nie pamiętam tam jaka jest fachowa nazwa, no i nie puści tam swoich chłopaków, bo kurde, po pierwsze to on jest od tego, żeby tak jakby na zimno, na chłodno kalkulować,
a zagrożenie życia ratownika raczej w sytuacji, w której z drugiej strony mamy tylko zagrożenie mienia, jest to za duże ryzyko do podjęcia, a po drugie boi się, że go zamkną, nie? No bo on później będzie odpowiadał. W związku z tym ten ogień nikt mu nie przeszkadza, ewentualnie poza właścicielami sklepów, jeżeli nie spierdzielili, ewentualnie właścicielami mieszkań, które są nad sklepami, jeżeli będą mieli odwagę wyjść na zewnątrz i gasić. No bo jak walczysz o swoje własne mienie, no to już w tym momencie bardzo często jesteś w stanie podejmować ryzyko, nie? Tak to mniej więcej wygląda. No, także sobie Paryż płonie, ogień się rozprzestrzenia, te witryny sklepowe, ogień z witryn sklepowych przenosi się na pomieszczenia mieszkalne, czyli mówiąc krótko, anarchiści jarają ludziom mieszkania, domy, w tym sensie domy w takim polskim znaczeniu, czyli dom w sensie mieszkanie, tam gdzie mieszkasz, tam jest twój dom, niezależnie od tego, czy to im jest dom w budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym, nie? Te budynki się zajmują od siebie, policja stara się opanować sytuację, tylko tak średnio jej wychodzi, przynajmniej w chwili, w której zaczynam kręcić ten vlog, ponieważ tych anarchistów jest od cholery. I tutaj przechodzimy do tej kwestii, że na ulicach Paryża, w przeciwieństwie do ulic Warszawy i innych polskich miast, trwa regularna bitwa pomiędzy bardzo silnymi oddziałami policyjnymi, a niezwykle agresywnymi ludźmi podającymi się za anarchistów, bo to też jest coś takiego, że no wiecie, nie byłem, nie wylegitymowałem. Co prawda moje doświadczenia z antifą, anarchistami, anarchokapitalistami jest raczej mniej więcej takie, że jakby to ładnie powiedzieć, ja bym im zastosował bardzo szybką kurację, jak to się ładnie mówi, poprawczą poprzez wzmożone kazanie pójścia do pracy, bo w większości to są dzieci bogatych ludzi, którzy nigdy w życiu nie musiały pracować na chleb, nie wiedzą jak to jest ciężko i uważają, że tak jak oni nie muszą pracować, tak inni też nie powinni musieć pracować i żeby każdy mógł być utrzymywany przez państwo, bo oni nie rozumieją, że jak ktoś jest utrzymywany przez państwo, to tak naprawdę jest utrzymywany przez tych, którzy ciężko zapierdzielają na podatki, nie? Ale to nieważne. W każdym razie jest tak, że w Polsce jest spokojnie, ale w zachodnich mediach mówią, że w Polsce jest jakaś zadyma, natomiast w Paryżu autentycznie jest zadyma. Dlaczego jest zadyma? Ponieważ ci, nazwijmy to za TVN-em, anarchiści są niesłychanie agresywni. Oni są agresywni nie tylko w stosunku do mienia, czyli podpalenia, ale również są agresywni w stosunku do policji. I ponieważ agresja rodzi agresję, a w przypadku, nazwijmy to, rękoczynów, to użyte środki determinują używanie środków w drugą stronę, to policja francuska też się nie pierdzieli. I tam, jakby to ładnie powiedzieć, normalny pojemnik z gazem, taki cywilny, to jest mniej więcej tyle, nie? To oni mają takie wielkie, wielkości małych gaśnic. I sobie normalnie idą z takimi pały takie długie się pierdzielają na tam. Tam po prostu dochodzi do czegoś, czego chyba najlepszym określeniem byłoby pacyfikacja. W Polsce nawet na marszach niepodległości za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy te marsze były niesamowicie szkalowane, gdy było wrabianie tych protestujących, między innymi tam spalanie budki strażnika pod ambasadą rosyjską i wiele, wiele innych, nie było aż takich burt. Jasne, dochodziło w Polsce, przypominam, za Platformy, do sytuacji niesamowicie ekstremalnych, gdzie otwierano ogień do protestujących, z tego co pamiętam, z broni gładkolufowej. I chyba nawet jeden z dziennikarzy, jeśli dobrze pamiętam, to musiałbym spytać Jałka i Mordechaja, którzy wtedy tam byli. Zdaje się, jeden z dziennikarzy miał uraz oka od takiej gumowej oczywiście kuli policjantów. No niemniej jednak nie było tak, że policja otacza grupkę protestujących, najpierw ich gazem, a potem jak oni są już tym gazem ososzołomieni, nie? No to pała, 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 pała i pała. I to jest, ja to nazywam obezwładnianie na wujka Adolfa, czyli tak długo leją tych ludzi, aż nie mogą się ruszyć i wtedy już takich na pół przytomnych, zmaltretowanych zatrzymują i odnoszą do radiowozów. No,
Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby coś takiego, do czegoś takiego doszło w Polsce? Polska jest szkalowana, że u nas nie ma demokracji, że u nas różni ludzie nie mają prawa się wypowiadać. Na podstawie czego jest szkalowana? Ano, na podstawie tego, że tacy antifowcy, którzy blokują legalną manifestację, i teraz niezależnie od tego, czy komuś się podoba ONR, czy komuś się nie podoba ONR, czy komuś się podobają narodowcy, czy komuś się nie podobają narodowcy, to ci narodowcy legalnie tam sobie szli, prawda? A ci antifowcy ich nielegalnie blokowali. Słuchajcie, tutaj wiem, że mnie trochę antifowców ogląda, chociaż prawdopodobnie z nienawiścią, ale mam nadzieję, że nie wszyscy. No to kochani antifowcy, takie dwa zdania do was. Przyjmijcie do wiadomości, że wy też możecie pewnych ludzi wkurzać. Na przykład większość ludzi, którzy ciężko pracuje na życie i płaci bardzo wysokie podatki, jak słyszy wasze hasła, tą część, które polegają na tym, że człowiek nie powinien musieć pracować i powinien móc żyć z tego, co mu państwo zapewni, i widzi waszą głupotę, że wy nie rozumiecie, że to jest podatków innych ludzi, to też mu się nie ma ochoty was widzieć na ulicach. W ogóle nie ma ochoty was widzieć w miejscach publicznych, dlatego jesteście wulgarni, agresywni, chamscy i bardzo krzykliwi. Znam więcej ludzi, którzy chętnie uniemożliwiliby marsze antifowców niż marsze ONR-owców, chociaż wszyscy ci ludzie, o dziwo, którzy chętnie by uniemożliwili marsze antifowcom, to jest tak, wszyscy ci, którzy chcieliby uniemożliwić marsze ONR-owcom, chcieliby również antifowcom, natomiast znam również takich ludzi, którzy chcieliby uniemożliwić antifowcom, a ONR-owcom nie. Więc znam więcej takich, którzy chcieliby uniemożliwić marsze antifowcom. No tak, bo ci, którzy mówią, że jesteście siebie warci. I o ile, dopóki wy będziecie tacy agresywni, tacy bezczelni, tacy chamscy, tacy głośni i będziecie się brać do bicia ludzi, dopóty nikt normalny nie będzie was słuchał, bo każdy będzie albo przez wami uciekał, albo będzie się brał do bicia z was. No bo w momencie, w którym wy bijecie ludzi, to normalny człowiek, jak widzi, że idzie na niego ktoś go bić, to albo ucieka, albo walczy. Na pewno nie rozmawia, prawda? I dopóki wy się tak zachowujecie, to ta część waszych postulatów, która jest słuszna, tak, Ator mówi, że część postulatów Antify jest słuszna, ale nikt tego nie będzie słuchał, dopóki wy się będziecie tak zachowywać. I teraz ja może doprecyzuję. Jaka część postulatów Antify jest słuszna, żeby przyjrzeć się korporacjom? Ponieważ ja uważam, że o ile kapitalizm jest bardzo dobrym ustrojem, o tyle my nie żyjemy w kapitalizmie. My żyjemy w ustroju korporacyjnym. Ponieważ kapitalizm ma kilka zasad, których nauczono mnie jeszcze na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na przełomie lat 90. i 2000. Między innymi to jest równość podmiotów, które są na rynku. Gdzie jest równość podmiotów? Jak sklepik osiedlowy, który ma bardzo wysokie podatki, może konkurować z wielką siecią supermarketów, która jest zwolniona z podatków? Jak mały polski lokalny bank czy instytucja inwestycyjna może konkurować z wielkim globalnym, ale formalnie amerykańskim bankiem inwestycyjnym, który został zaproszony przez pana Morawieckiego i pan Morawiecki mu zapłacił za to, że ten bank tutaj przyjdzie? No, to się rypnęło. To zaprzecza zasadom kapitalizmu. W ogóle wszelkie dotacje i inne tego typu rzeczy zaprzeczają zasadom kapitalizmu. Istnienie bardzo zmonopolizowanego rynku, często duopolu czy oligopolu, ale jednak są to rynki idące w stronę monopolizacji, z którymi faktycznie nikt nie walczy. To wszystko są elementy korporacjonizmu. Korporacjonizmu również w sferze finansjery, które ze względu na to, że polski, w ogóle światowe, ze świata zachodu, sieci, kraje są niesamowicie zadłużone, to ta międzynarodowa finansjera rządzi krajami, a więc robi to, co chce i wyłudza jeszcze więcej pieniędzy. Słuchajcie, potem dochodzi do takich kuriozów, jak to, że za kryzys światowy, ten, który był mniej więcej w okolicy 2008 roku, odpowiadały pazerne, kłamliwe, oszukańcze i zdradzieckie banki amerykańskie, które zamiast pozwolić im zbankrutować, a tych ludzi, którzy byli zamieszani w proceder oszukiwania ludzi dla zysku, zamknąć w pierdlu, to
amerykański rząd, zamiast pomóc tym biednym ludziom, którzy zostali oszukani, to dał pieniądze amerykańskim bankom, a ci amerykańscy bankierzy wykorzystali między innymi do wypłacania sobie gigantycznych premii. To tak gigantycznych, że te premie, które wypłacił sobie rząd PiSu, to jest w ogóle jakiś margines. To jest w ogóle, wiecie, nieistotne. To jest trochę tak, jak może pamiętacie, za moich czasów był taki serial Duck's Tale. To po polsku to się nazywało Siostrzeńcy Kaczora Donalda. I tam był taki wujek Scrooge chyba? W każdym razie taki koleś, taki kaczor, który miał cały wielki skarbiec ze złotem. No to to, co dostały amerykańskie banki od rządu amerykańskiego, to jest taki skarbiec tego wujka Skneruska. O, wujka Skneruska, a to, co dostał rząd PiSu, to jest 1/4 złamanego grosza. Mniej więcej takie są różnice, nie? I luz. No wy wierzycie w to, że i oczywiście za to, nazwijmy to, gabinet amerykański, który to zrobił, zapłacił tym, że dupa, tak? Że już ich nikt nie lubił. I wierzycie wy w to, że politycy zrobili takie samobójcze ze względów nazwijmy to wyborczych, politycznych działania, bo chcieli? Nie, bo byli zmuszeni. W wersji najmniej hardkorowej byli zmuszeni, bo wiedzieli, że jak nie dadzą pieniędzy podatnika tym bankom, to w następnych wyborach nie zbiorą funduszy na kampanię i w związku z tym przegrają. To jest wersja najmniej przerażająca. Dużo bardziej przerażająca jest taka, że po prostu zostali szantażowani, że jak nie dacie nam tych pieniędzy, to my wam rozwalimy kraj. Po prostu, bo doprowadzimy do upadku systemu finansowego i będzie jeden wielki chaos i anarchia. I to też nie jest najbardziej przerażająca opcja, która może tam istnieć, bo tam są takie naprawdę, naprawdę przerażające, już zakrawające historie spiskowe, które jednak są niesłychanie racjonalne i prawdopodobne i pojawiają się nawet w filmach dokumentalnych na TVN24 z cyklu Ewa Ewart poleca. Także to są takie, bym powiedział, teorie spiskowe ze względu na poziom przerażającości, jakie ze sobą niosą, ale nie ze względu na to, jak bardzo są niewiarygodne. Są niesamowicie wiarygodne, wręcz powiedziałbym, że mało kto je podważa. Także anarchiści, macie trochę racji. I może właśnie zamiast się bić, zamiast przejawiać agresję, zamiast przejawiać nienawiść do wszystkich, którzy śmieją myśleć troszeczkę jak oni, byście się wykazali takim, ja bym to nazwał, ilorazem inteligencji i zaczęlibyście może mówić o tych rzeczach, które nawet ja mógłbym poprzeć. Tak, ja mógłbym poprzeć Antifę w pewnym wąskim zakresie, w którym oni by zwalczali ustrój korporacyjny, który w Polsce jest i który w ogóle dominuje na świecie. Tam można się tylko spierać, czy mamy do czynienia z ustrojem korporacyjnym, czy mamy do czynienia z ustrojem banksterskim. Biorąc pod uwagę, że w Polsce premierem jest bankier, tak, bankier, nie powiedziało mi się, bankster, który dłupi polski naród coraz to większymi podatkami. No właśnie, teraz tak. Anarchiści pewnie mi powiedzą: Woźniak, ty gnoju, ty w ogóle to nie pracujesz, a masz pieniądze. Tak. Ja nie pracuję? Ja ciężko zapierdzielam, drogi misiaczku, a nagrywanie filmików na YouTubie też jest praca. Praca bardzo niewdzięczna, ponieważ tak naprawdę to, czy zarobię, wszystko zależy od widza. Jak mu się chce obejrzeć reklamę, to zarobię. Jak mu się chce kliknąć w baner, to zarobię, a jak nie, to nie. Więc to jest trochę takie na zasadzie: oddaję to, co robię, za darmo, a w odpowiedzi dostaję co łaska. I to co łaska właśnie w formie nieprzewinięcia reklamy, jeśli oczywiście ona kogoś interesuje, czy tam kliknięcia w baner, jeśli kogoś interesuje, lub też wierzcie, jakiejś skromnej dotacji. Znaczy, właśnie ciężko pracuję, poza tym robię nie tylko to, nie tylko YouTube'a robię. I ktoś może też powiedzieć, że ale to jest tak, że te pieniądze, które ty płacisz w podatkach, to idą na najbiedniejszych. Gówno prawda. Przypominam, że pan Morawiecki zapłacił wielkiemu bankowi inwestycyjnemu pieniądze za to, że przyjechał do Polski. Że tam zatrudni ludzi, dostanie za to pieniądze. No one idą właśnie między innymi do korporacji, do urzędników, do wielu, wielu innych rzeczy. No ale wróćmy do tego wszystkiego, jak to wszystko jest szkalowane, nie? Ustaliliśmy już, w Polsce nic się nie dzieje. We Francji Paryż płonie.
Kurczę, stolica płonie. Wiecie, najśmieszniejsze jest to, że jak próbowałem znaleźć dla was linki do tego materiału TVN-u, ponieważ na ich stronie głównej jeszcze nie znalazłem, w momencie, w którym oglądałem ten vlog, no to mówię, poszukam sobie jakichś alternatyw na Google'ach, nie? Słuchajcie, hasło Paryż płonie, zamieszki w Paryżu, zamieszki we Francji, inne tego typu hasła są tak obstawione, że wyskakuj, że nie sposób tam nic znaleźć. Po prostu jest taka masa tych artykułów, ponieważ okazuje się, że Paryż to płonie tak średnio co 2 tygodnie, co 1,5 tygodnia, ponieważ autorzy tych artykułów, ja nie mam im nic za złe, to nie są clickbaity moim zdaniem, za Paryż uważają również przedmieścia Paryża. Tam się co chwila coś dzieje. Także tam a to wylegitymują jakiegoś imigranta, czy potomka imigrantów, on się stawia, więc go spałują, a to jarają jakieś radiowozy, a to są jakieś zamieszki, a to są jakieś bitwy. Tego jest pełno, słuchajcie, tego jest pełno. Naprawdę ciężko było mi znaleźć materiały dotyczące 1 maja 2018 roku, nie mówiąc już o tym, że tam się znalazłem pełno materiałów 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tam jest zadyma co roku z okazji 1 maja. A do tego jeszcze mówię, co 1,5 tygodnia, 2 tygodnie są zadymy z innych okazji lub bez okazji. Tam co chwila ten Paryż płonie. I teraz tak, Paryż może dlatego, że jest dużym miastem, mimo tego, że co chwila tam się coś dzieje, ma opinię miasta bezpiecznego, spokojnego, a Francja państwa stabilnego, które w dodatku jeszcze będzie inne państwa teraz pouczało, jak ma żyć. Przecież se zaatakowali Syrię, nie? Macron nie umie własnej stolicy uporządkować, ale będzie się brał za porządkowanie innego kraju. Też w Polsce będą bronić demokracji, nie? Macron to jest ten taki, co ma taką charakterystyczną żonę, tak to powiedzmy, tak charakterystycznie się wita, jakby chciał komuś złamać rękę. To jest o tyle śmieszne, że jak się wita z Trumpem, to trochę tak wygląda, jakby Dawid próbował złamać rękę Goliatowi, ale nie o to chodzi. Mały, nie będziemy lecieć dalej, no pewnie jeszcze zakompleksiony i ma z tym problemy. Słuchajcie, nie o to chodzi. Chodzi, kochani, o to, co tutaj, że tam jest przesrane, a w mediach jest, że super, że nie ma w ogóle żadnego problemu, że o co wam ludzie chodzi, nie? Natomiast w Polsce jest odwrotnie. W Polsce tak naprawdę nic się nie dzieje, kochani. Byłem na dziesiątkach różnych manifestacji. I w zasadzie poza agresją ze strony Antify i kodziarstwa, to nie doświadczyłem jakiejś większej agresji. Tam przypominam, jeden kodziarz chciał mnie pobić, ale jak wyraziłem chęć, to jakoś odpuścił. Może dlatego, że uznał, że fakt, że był ode mnie o głowę wyższy, to jednak i miał kolegów, to jednak nie gwarantuje mu łatwości przeprowadzonego zadania. Być może dlatego, że ja też byłem z kolegami, a być może dlatego, że policja, która jest tak bardzo szkalowana w Polsce, bardzo dobrze zabezpieczała tą manifestację, że więc szkalownik, agresor, no prawdopodobnie szybciutko zostałby obezwładniony przez policję, zwłaszcza, że skoro widzicie, że to nagrywałem, no to miałby bezsprzeczny dowód dla policji, że to odbie napad, a ja się tylko broniłem. Broniłem, biedny mały Krzyś się bronił. Wszyscy widzieli, jak mi protestował, tak? Ale tutaj już zostawmy kod, organizacja praktycznie zdechła, nie ma ich, nie? Kioski od lewych faktur będzie, kurde, uczył... nieważne. Zostawmy tych ludzi. Kioski tak jest tam najmniej hardkorowe. Znaczy, nie najmniej hardkorowe, ale nie najbardziej hardkorowe. W każdym razie w Polsce na tych manifestacjach, i to chciałem powiedzieć, spoko. Tam jest bezpiecznie. Tam nawet jak uczestnicy tych manifestacji mają, powiedzmy, bojowe zapędy, to tej policji jest tyle i ona jest na tyle widoczna, że jest okej, że tam jest bezpiecznie. Przecież jak Alberta z Pikio napadnięto pod Sejmem i chcieli go wyrzucić z manifestacji, to od razu przyszła policja i uspokoiła agresora, tego, który agresorował względem Alberta, nie? Teraz tak, ktoś może lubić Pikio, ktoś może nie lubić Pikio, nie? Ja tam, wiecie, staram się być obiektywny, nie?
Ale nie będę tutaj się wypowiadał na temat Pikio. Natomiast kurde, jakby nie było, facet poszedł sobie tam robić streama, coś złego robił, coś manipulował, coś kłamał. Jak można zmanipulować nadawanie na żywo? Nie da się. Znaczy, jak jesteś wielką telewizją, to możesz. Czego najlepszym przykładem jest TVN i TVP, które mniej więcej w zeszłym roku, jak były te protesty wakacyjne przeciwko ustawie o reformie sądownictwa, to potrafiły obie nadawać na żywo i według jednej był pusty plac, a według drugiej był tłum. Jedna i druga twierdziła, że nadawa je na żywo, więc co najmniej jedna ugała. Nieważne, która, nie będę teraz wnikał. Być może obie, ale na pewno nie obie mówiły prawdę. Nie obie ugały, a nie obie mówiły prawdę. Znaczy jest w miarę bezpiecznie, naprawdę. Tam, słuchajcie, są zawodowi zadymiarze. Są między innymi taka dziewczyna z fioletowymi włosami, zwróćcie uwagę, ona wszędzie jest. Zawsze jest. Ona się pierwszy raz pojawiła właśnie jakoś w zeszłym roku pod Sejmem, a teraz ostatnio wynosili policjanci z biura przepustek do Sejmu, bo tam blokowała. Zawodowa zadymiara, nie? Ale te zadymianie jest takie spokojne, takie, wiecie, nikt nikogo nie pałuje, nikt nikogo nie leje gazem, nikt do nikogo nie strzela, nikt nic nie podpala, to bym powiedział, że to się mieści w formie, no może chamskiego, zmanipulowanego i ordynarnego, ale jednak takiego dyskursu publicznego, nie? Kurczę, no mamy demokrację, jeżeli chcesz wyjść na ulicę i zrobić siebie debila, to masz do tego prawo, no. Nie masz prawa zabraniać Krzysiowi to filmować, tak? No sorry, no nie masz prawa, bo to podpada w ogóle pod paragraf o tam uniemożliwianiu chyba interwencji dziennikarskiej czy coś takiego. Jakby co, to ja tam jeszcze jakieś blachy ze sobą mam, nie? Więc, więc zawsze mogę wyciągnąć, nie? Natomiast i Krzysiu z dziennikarzyna, chociaż wolę określenie vloger. No ale jeszcze nie ma czegoś takiego jak vloger, nie? W tym sensie formalno-prawnym nie zostało to uregulowane, więc trzeba się w kwestiach formalnych się podciąga pod dziennikarza, nie? No właśnie, ale jest spokój, nie? Słuchajcie, tak jest ze wszystkim. Antysemityzm. Na arenie międzynarodowej w Polsce Polakom przypina się łatka antysemitów. I to taką, bym powiedział, dość bardzo ostrą, dość bardzo chamską, do tego stopnia, że ostatnio Spielberg, którego powiem wam szczerze, filmów już nie będę nigdy oglądał, bo nie, próbował, właśnie to jest takie wredne manipulowanie, takie, że on w zasadzie tego nie mówi, ale wszyscy wiedzą, że to mówi, nie? W każdym razie, po jego wypowiedzi wszyscy doszli do wniosku, że w Polsce jest resentyment do III Rzeszy, rozumiecie? W Polsce, w Polakach! Że my Polacy chcielibyśmy powrócić do okresu 39-45, kiedy to w Polsce były łapanki, znaczy w Polsce, na terenie polskim okupowanym przez III Rzeszę były łapanki, gdzie wywożono Polki i Polaków do robót przymusowych do teren Rzeszy. Niech mi nikt nie powie, że nie, bo w mojej rodzinie jest osoba, która, szeroko pojętej rodzinie, jest osoba, która była złapana w łapance w Warszawie i wywieziona do pracy albo w fabrykach Siemensa, albo Boscha. No, i że my mamy niby resentyment, wiecie, to jest taki skalownik, wiecie, najgorsze jest to, że nie wiem, nazwę typa łajdakiem, to się obrazi, nie? Natomiast wydaje mi się, że to nie byłaby obraza jego, tylko byłoby stwierdzenie faktu, nie? To jest tak, jakby ktoś nazwał mnie brodaczem, kudłaczem, albo brzydalem. No jestem brzydki, no, natomiast ja nie nazywam typa łajdakiem, natomiast proszę, napiszcie w komentarzach, jakim określeniem można nazwać człowieka, który świadomie szkaluje naród, w tym wypadku naród polski, który był skazany przez Adolfa na przetrzebienie, na wyrżnięcie inteligencji i na sprowadzenie do roli niewolników Niemców, że my mamy sentyment do oprawców. No ludzie, ja rozumiem, są różne dewiacje, dzisiaj to się nazywa upodobania. Wiecie, tam w przypadku, jak robiłem research o pewnym słynnym warszawskim celebrycie, transwestycie, to się dowiedziałem, że niektórzy ludzie są skłonni płacić za to, żeby dostać batem po dupie. Aha, więc no naprawdę różne są dewiacje, natomiast
no, nie przypisujmy tego ogółu społeczeństwa, tak? Jakoś w to nie wierzę. Wiecie, generalnie jestem przekonany, że jakby pójść do Izraela, to bez problemu by się znalazło ludzi, dla których jest jeszcze większy sentyment. A w ogóle do stalinowskiego aparatu ucisku to już w ogóle byłby pewnie duży wśród niektórych Izraelczyków, nie? No właśnie. Jakoś nikt nie szkaluje narodu izraelskiego, tylko my jesteśmy szkalowani. I te szkalowanie dziwnym trafem z różnych, pozornie niepowiązanych ze sobą stron następuje dokładnie w tym momencie, w którym Żydzi chcą wymóc na Polakach haracz z tytułu tak zwanego mienia bezspadkowego, nie? To jest trochę takie okropne, to jest takie trochę wredne. No i tak, w Polsce nie ma antysemityzmu. W Polsce, jeśli już, to jest uzasadniona obawa przed medialną napaścią Izraela i przed tym, że Polacy będą wywłaszczani na rzecz Żydów ze Stanów Zjednoczonych. Ale to nie jest antysemityzm, tylko to jest realna obawa, że ci zabiorą twój dom. Tak. Natomiast, zwłaszcza jak widzimy, co się dzieje w Palestynie, to możemy się obawiać, co się stanie, jak już nam wystarczająco dużą liczbę tych domów zabiorą. Co się stanie z tymi, którzy zostaną. Natomiast antysemityzm we Francji wygląda tak, że próbują tych Żydów zabijać. W Polsce z najwyżej ktoś powie, że o, niedobrzy, tacy źli, ponieważ zrobili to, co zrobili, a tam jest śmierć. I to u nas jest antysemityzm, a u nich nie. I tyle, moi kochani.